Witam, chciałbym zaprezentować samiczkę o numerze 2507 z 16 roku, która jest matką i babką kilku pierwszych lotników oddziału i czołowych lotników okręgu. Między innymi w tamtym roku jej syn o numerze 404 został pierwszym lotnikiem oddziału, trzecim lotnikiem okręgu Gnańsk. Tak samo samiczka u kolegi w okręgu Ciechanów została pierwszym lotnikiem oddziału kategorii A i piątym lotnikiem okręgu. Po dzieciach tej samicy wychodzą kapitalne lotniki, a w chwilę obecną jest ona najlepszą naszą taką samicą rozpłodową. Tak się prezentuje skrzydło samiczki. Od 4 lat albo z niej, albo z jej dziecka jest najlepszy lotnik. Chronologicznie jest to jedna z córek 2507 w numerze 6261 z 19 roku. Samiczka ta w 2020 roku wydała gołąbka o numerze 67, który został pierwszym lotnikiem oddziału i piątym lotnikiem okręgu Gdańsk. Dodatkowo jest to matka gołąbka, który w okręgu Ciechanów został pierwszym lotnikiem okręgu w latach gołębi młodych. Ma na koncie ona jeszcze jednego pierwszego lotnika oddziału, także łącznie w połączeniu ze szpakiem od Piotra Kołonowskiego wydały 3 razy pierwszego lotnika oddziału. Super budowa tych gołębi. No i kapitalnie przekazują. Kolejna córka 2507 z 20 roku o numerze 7. Jest to lotowana samiczka. Super się spisywała w lotach. Postanowiłem przekazać ją do rozpłodu. Po tym jak zobaczyłem, że 62-61 zaczęła wydawać super ptaki. No i się nie pomyliłem. W 2021 roku gołąb o numerze 4898 zostaje pierwszym lotnikiem oddziału. Czyli po tej samicy, która jest córką 2507. Czyli kolejny wnuk 2507, najlepszy lotnik oddziału. No, budowa jest kapitalna. Skrzydło tego gołąbka. Kolejny gołąbek, syn 2507 z poprzedniego roku, czyli roczniak, teraz będzie dwulatek. I w pierwszym roku wydaje asa. Gołąbka, który na drugim bardzo ciężkim locie robi 11 minut wyprzedzenia na cały oddział. Kolejny lot siada również pierwszy u mnie z 4-minutowym wyprzedzeniem. No jednakże troszeczkę za wolno wchodził. Zajmuje czwartą pozycję na oddział. I z czwartego lotu przylatuje grupka gołębi. On odbija się jako siódmy. Można powiedzieć, że miał trochę pecha. Ale kończy kategorię F z koeficjentem 3,99. W oddziale jest to najlepszy wynik. I z tego co się orientuję, w okręgu będzie to również czołówka, na pewno podium. Także będzie reprezentant na wystawę ogólnopolską. Jest to również syn 2507, brat do tamtych samiczek. Budowa tego gołąbka, to są wszystkie jeden w jeden. Piękne jedwabiste pióra. Super blazer, rozpłodowe oko, pełny pierścień wartościowy.